Ja czuję, że jestem naprawdę sobą w momencie, jak pracuję. Najczęściej w nocy siadam do mojego kącika i sobie tam kleję moje modele. Zatem mam tą ciszę, potrzebuję tą ciszę taką wewnętrzną, żeby w ogóle pracować przy glinie. To jest dla mnie wspaniały materiał, żeby być w bezpośrednim kontakcie z pomysłem. Wciąga mnie to strasznie. Potrafię tak siedzieć w sumie całą noc. Czasami ludzie się mnie pytają, jak to jest pracować ze szkłem. No to jest to zawsze tak między satysfakcją, a pewną pokorą też. Ja się wtedy tak czuję troszeczkę jak Superman i jego kryptonit. To jest taki specyficzny, naprawdę mistyczny materiał. On zapamiętuje wszystko od początku do końca. Jak się go źle potraktuje, no on to prędzej czy później przypomni mi. No oczywiście jest coś niebezpieczne. Ja zawsze mówię, że to jest tak, jakby się weszło do klatki z lwem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ma się tutaj żywy materiał przed sobą. Ja lubię, jak pracuję w domu i moja córka przyjdzie, albo jak psy zaczną się wkoło mnie kręcić. To należy do mnie, to jest moje życie. Ja się tym, tak powiem, też żywię. Ja głównie pracuję dla marki Bolowskiej. To jest wspólna praca z rodziną w programie dziennym. Jestem projektantem, jedną z tych kreatywnych głów. Ale, że tak powiem, jak się kończy moja praca u marki Bolowskiej, no to ja jestem wtedy stan i robię swoje autorskie prace, całkowicie odróżniające się. Jako rzeźbiarz ja się zmagam z bardzo ogromnym wyczynem fizycznym też. Praca przy szkle, czy praca z innymi materiałami jak stal albo drzewo, to jest ciężka praca fizyczna, która po prostu też chłonie dużo energii. Ale doceniam to, że mam tyle różnych możliwości i też umiejętności, które ciągle rozwijam, że nigdy mi się nie nudzi.
ogóle ja się inspiruję wszystkim, co jest wokół mnie. Mnie najmniejsza rzecz, najmniejsza śrubka potrafi mi zainspirować do jakiejś roboty. Po prostu jest tak, że zobaczę coś, przefiltruję to przez moją fantazję, no i oddaję to na mój sposób. Nie mam tak naprawdę różności między moimi autorskimi pracami i na przykład mojej twórczości też dla Malki Borowskiej, jak tworzę jakiś projekt. No wszystko jest od serca. Oczywiście nieraz myślałem o tym, że może by było dobrze tylko dla siebie pracować i tylko swoje unikaty robić, ale teraz po kilku latach współpracy, szczególnie dla Malki Borowskiej, nie chciałbym nic zmienić. Jak skończę już taką rzeźbę, jak już ją, że powiem, dopieszczę, co czasami jest naprawdę bardzo późno w nocy, i moją plakietkę tutaj dokleję, która zawsze jest na sam koniec, to mam spokój. Czuję się spełniony. No ja nie myślę o tym, co ja robiłem przez ten cały dzień. Raczej myślę o tym, co ja będę robił, jak znowu wstanę.